game. Dzień dobry wszystkim, witam na moim kanale i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku związanego z grą Star Realms. W poprzednim filmie mieliście okazję zobaczyć przykładową rozgrywkę oraz zasady wariantu solo, gdzie mieliśmy za zadanie pokonać bestię Nemesis. Zapowiedziałem w tamtym filmie, że w kolejnym przedstawię drugi scenariusz wariantu gry solo, w którym będziemy mieli za zadanie zniszczyć i pokonać piratów Mrocznej Gwiazdy. Zasady są nieco inne. Przeważnie dotyczą zmiany w funkcjonowaniu samego przeciwnika, gdyż on ma zupełnie inny schemat pracy, jeśli chodzi o zadawanie mi obrażeń. Jest to nieco trudniejsza, przez co będzie mieć tylko 25 punktów autorytetu, a nie 50 jak bestia. My natomiast zaczniemy z 75 punktami autorytetu. Od razu te wartości zaznaczę na kartach żywotności. Zauważyliście pewnie w poprzednim filmie, jak i w jednym z poprzednich, kiedy przedstawiałem warianty gry dwuosobowej, że korzystam ze znaczników od gry Hero Realms. Tak jak powiedziałem wcześniej, są one wygodniejsze, mniej zajmują miejsca na stole, przez co jest to lepsze wizualnie dla oka, kiedy wy to oglądacie. Ja ze swojej strony polecam wam, jeśli takich znaczników nie macie, jeśli nie posiadacie gry Hero Realms, posiadanie jakiegoś notatnika, gdzie zaznaczycie sobie po jednej stronie wasz punkty życia, po drugiej przeciwnika i ołówkiem będziecie wykreślać obrażenia, które zadacie bestii lub bestia zada wam i analogicznie będziecie się też leczyć poprzez dodawanie odpowiedniej ilości punktów życia. Jest to wygodniejsze, szybsze i nie sprawi jakiegoś większego bałaganu na stole. Ale wracając. Z takich czysto technicznych rzeczy, to tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, warianty solo pochodzą z dodatku Gambit. W tym dodatku są również dwie karty dla gry kooperacyjnej oraz szereg innych kart, które możemy wykorzystać w standardowej potyczce dwuosobowej. Zachęcam do zapoznania się, naprawdę fajny dodatek, który uatrakcyjni wam dotychczasowe partie, jeśli mieliście tylko i wyłącznie podstawową wersję gry. Bestię Nemesis odkładam na bok, gdyż ona już była rozegrana w poprzednim filmie. Zostaje nam bardziej przeciwnik, bo to są piraci Mrocznej Gwiazdy. Oni nie są słabym przeciwnikiem i dlatego mają 25 punktów autorytetu. A dlaczego? Otóż, jeśli podobnie będziemy wykładać karty w rzędzie handlu i podobnie będziemy aktywować zalety i cechy pojawiające się na tej karcie, jak w przypadku Bestii Nemesis, ale będą te negatywne skutki dla mnie jako przeciwnika piratów bardziej dotkliwe niż w przypadku bestii. Bo otóż, jeśli wyłożę po zezłomowaniu kartę frakcji żółtej, to piraci atakują mnie dwukrotnie. Jeśli karta będzie kosztować przykładowo 4 punkty złota, to oni zaatakują mnie o 8 punktów walki, a ja dodatkowo będę musiał odrzucić dwie karty z ręki. Jeśli pojawi się w rzędzie handlu frakcja zielona, to piraci atakują z trzykrotną równowartością kosztu karty, która zostanie wyłożona. Jeśli zostanie wyłożona frakcja czerwona, to będę musiał zezłomować wszystkie karty rzędu handlu, które będą akurat wyłożone, a bestia zaatakuje i wyłożę ponownie kolejne 5 kart i bestia zaatakuje mnie o dwukrotnej wielokrotności karty, która będzie mieć największą wartość w nowo wyłożonym rzędzie handlu. Jeśli natomiast wyłożę kartę niebieską, to piraci atakują za tyle, ile ta karta będzie kosztować, plus będą się leczyć o dwukrotną wartość jej kosztu. Brzmi to troszeczkę może skomplikowanie, ale zobaczycie w praktyce, że wcale takie nie jest.
Pozostałe zalety tego dodatku, tego wariantu, jeśli chodzi o moją osobę, czyli jeśli będę miał na ręce kartę, która pozwoli mi zniszczyć bazę przeciwnika, to analogicznie jak w przypadku Bestii Nemesis będę mógł dodać o 3 obrażenia przeciwnikowi więcej. Jeśli natomiast pojawi się karta na ręce, dzięki której wybrany przeciwnik będzie musiał odrzucić kartę z ręki, to ja będę mógł dobrać sobie jedną kartę stali aktywnej i odrzucić tę kartę z ręki, która akurat nie będzie mi w danym momencie potrzebna. To tak na wstęp, a teraz zapraszam Was do obejrzenia przykładowej potyczki z Piratami Mrocznej Gwiazdy. 75 punktów autorytetu mam zaznaczone, Piraci 25. Rozpoczynamy potyczkę od wyłożenia kart do rzędu handlu. Przesunę troszeczkę, żeby było więcej miejsca. Ja zaczynam. Czyli wykładam sobie 3 karty. Mam 3 złota. Co mogę kupić? Idę w bota. Jak pamiętacie z poprzedniej rozgrywki, boty bardzo fajnie wyczyściły mi kartę ze zbędnych zwiadowców i żmi, dzięki czemu udało mi się te bestie pokonać. A zobaczymy, jak będzie w przypadku piratów. Mam nadzieję, że podobnie. Przesuwamy. A nie, przepraszam, bo to jeszcze nie jest tura bestii, więc w miejsce zakupionej karty dokładam kolejną. Tura bestii, tura piratów. Złomuję. Ona akurat nie trafia na stos koło piratów, gdyż nie zadają oni w ten sposób obrażeń jak bestia, więc ja tę kartę po prostu odrzucam. Przesuwam rząd handlu, aby się najdalej oddalił od kolumny. I teraz jest ważne właśnie to, co wyłożę w to miejsce. Wyłożona została karta z frakcji czerwonej, czyli złomuję cały rząd handlu, który jest obecnie tutaj w grze i piraci zaatakują mnie zresztą zaraz zobaczycie. Złomuję wszystkie. Jest troszeczkę tutaj bawienia się samą talią, więc to będzie tak. Mam nadzieję, że nie pojawi się jakaś bardzo mocna karta. No niestety jest. I piraci zadają dwukrotność kosztu karty, która jest najdroższa. W tym przypadku najdroższą kartą jest ta eskorta handlowa o wartości 5, czyli piraci zadają mi aż 10 obrażeń, czyli mam 65 punktów. Koniec tury piratów. 3, 4, 5. Moja tura. Mam 3 punkty złota i 2 obrażeń, więc od razu obrażenia zadaję piratom. Mają 23, ja mam 3 złota, więc kupuję bota. Mam jeszcze 2, więc cały czas idę we frakcję czerwoną. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiednią ilość razy zezłomować talię, żeby troszeczkę sobie ją uszczuplić. Złomujemy. Przesuwamy, gdyż następuje oczywiście tura piratów. Znów karta czerwona, czyli złomujemy wszystkie karty ze stołu. Szkoda, bo były tam takie, które bym sobie z przyjemnością kupił. I zobaczymy, która teraz karta będzie najdroższa. Już widzę, że jest jedna za 5. Są 2 za 5, więc mogę sobie wybrać. To nie ma akurat dużego znaczenia. Ta karta jest najdroższą w rzędzie handlu, jest za 5, czyli bestia znowu atakuje mnie za dwukrotność tej wartości, czyli znowu o 10 mam 55. No jak widzicie, wcale 75 punktów autorytetu to nie jest dużo w potyczce z piratami, ale nie jestem na straconej pozycji. 5 kart wylosowałem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 złota, ale decyduję się zezłomować dzięki tej opcji jedną kartę z ręki, gdyż nie mam stosu kart odrzuconych. Złomujemy. Mam 5 złota i kupuję sobie planetę mechów za 5. Niestety obrażeń żadnych nie zadaję. Wykładam. Złomuję od razu. Przesuwam w ramach tury bestii. Ponownie czerwona. Czyli znowu czyścimy wszystkie karty z rzędu handlu.
Szkoda, że nie wchodzą inne frakcje, żebym pokazał wam, jakie jeszcze dodatkowe opcje może mi zrobić bestia, ale jeszcze jest kilka minut gry przed nami, więc zobaczymy. I co jest teraz najdroższe? Najdroższa jest frakcja niebieska za 4, czyli bestia zadaje mi 8 punktów obrażeń. Z 55 mam 47, czyli niebezpiecznie zbliżam się do wartości, którą mają piraci. Moja tura. 5. Pojawiły się dwie karty frakcji czerwonej, które mają opcję złomowania, więc oczywiście z wielką radością złomuję dwie karty. Mam 3 punkty złota. Decyduję się na zakup frakcji żółtej za 1. Pozostało mi jeszcze 2 punkty złota. Za 2 tutaj nic nie kupię. Mógłbym kupić odkrywcę, ale w potyczce z piratami no nie chcę za bardzo sobie bałaganić i zaśmiecać talii takim odkrywcą, więc decyduję się znów za 1 kupić frakcję zieloną. To jest troszeczkę niebezpieczne, gdyż mogę sobie zaraz zaśmiecić talię po prostu kolejnymi kolorami innych frakcji, co też nie wywoła u mnie kombosa na kartach na ręce, no ale zobaczymy. Mam jeszcze 1 punkt złota, no nic dla niego nie kupię, więc zakupione karty odkładam i liczymy obrażenia. 2 plus 4 z kombosa to jest 6 i 1, 7, 23, odjąć 7, mamy 16 punktów życia mają piraci. Proszę mi pana. Odkładamy na stos kart odrzuconych. Złomujemy w ramach tury piratów, przesuwamy. Jest niebieska, czyli piraci atakują mnie o wartości zakupu tej wyłożonej karty, czyli jest ta karta za 3, atakują mnie i wartość życia spada mi do 44, natomiast piraci leczą się o dwukrotność tej wartości, czyli o 6, czyli z 16 mają 22. Moja tura. Tasujemy stos kart odrzuconych, wykładamy kolejne dwie karty i kładziemy jako stos karty aktywnej. Przyszła mi baza, posterunek i piraci, tak jak bestia, będą zobowiązani w kolejnym ataku, jeśli oczywiście będą mieć na tyle punktów obrażeń, zaatakować w pierwszej kolejności bazę. Jeśli miałbym ich więcej, to każdą muszą zniszczyć po kolei, zanim zaczną zabierać moje punkty obrażeń. Jeśli bym miał dwie bazy, gdzie ich wartość ochrony będzie taka sama, to ja decyduję, którą bazę mi piraci zniszczą. Podobnie zresztą było w bestii Nemesis. Mam 4 punkty złota. I co by tu kupić? Ja kupię tą właśnie bazę frakcji niebieskiej za 3. A nie, przepraszam, mam 3. Czyli jednak kupuję tego tutaj, ten statek, wykładam, a dwie mi się wyłożyły. I 1 punkt obrażeń, proszę bardzo. To jest mój ruch. I teraz tura bestii. Złamujemy, przesuwamy. Mam szczerze nadzieję, że nie pojawi się zielona frakcja, bo ona jest bardzo dotkliwa dla mnie. Frakcja czerwona, ponownie. Czyli złomujemy wszystkie karty z rzędu handlu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i po kolei. Za 1, za 3, za 3, za 2 i za 3. No, nie będzie tak źle. Zadają mi, koszty są najdroższe o wartości 3, więc bestie, piraci zadają mi 6 punktów obrażeń. Mam 38 i teraz moja tura. A przepraszam, nie powinienem tasować karty aktywnej, ale to nic nie szkodzi. Przyzwyczajenie w grach deck buildingowych, gdzie trzeba co chwilę tasować karty. Pojawiają mi się dwie karty czerwone plus dwóch zwiadowców i żmija, więc na początku korzystam z opcji złomowania. Złomuję kolejnych dwóch zwiadowców. Mam 3 punkty złota. No i co by tu kupić? Pójdę na pewno, chociaż
mają 21, bo raczej pójdę w tym przypadku w kierunku frakcji zielonej, gdyż oni, też gdzieś na tej karcie mam automatycznie, jak ją wyłożę, 5 punktów obrażeń, no mam nadzieję urządzić w ten sposób piratów, więc ją kupuję za 3 i teraz punkty obrażeń. 2, 4, 6, 7 punktów. Czyli z 21 mają 14. Koniec mojego ruchu. Wykładamy, złomujemy. Żółta frakcja. Żółta frakcja daje taką cechę piratom, że atakują mnie z dwukrotnością wartości wyłożonej karty, jest za 4, czyli zaraz zaatakują mnie za 8, a ja dodatkowo w swojej turze odrzucam z ręki na 100 kart odrzuconych dwie karty. Czyli 8, 38, zostaje mi tylko 30. 3. Oj, przepraszam. Plus 2 i muszę odrzucić 2. No niestety wszedł bardzo fajny kombos. No ale trudno, tak czasami bywa. Odrzucam sobie niebieską i czerwoną, a to dlatego, że wolę skorzystać z kombosów tutaj na zielonych kartach i z opcji, którą zaraz da mi żółta karta, niż z tych tutaj dwóch, chociaż te też by były przydatne. Przede wszystkim w tym momencie dobieram kartę, dzięki czemu co daje mi możliwość frakcja zielona i kombos frakcji zielonej. Korzystam z opcji na karcie żółtej. Tu jest napisane, wybrany przeciwnik odrzuca kartę, a jak pamiętacie z poprzedniego opisu, kiedy taka opcja jest, ja mogę dołożyć kartę ze stosu kart talii aktywnej i odrzucić tę, która nie będzie mi potrzebna. No, to co przyszło raczej mi się nie przyda, więc odrzucam. Teraz, ile mam punktów złota? No nic. Ewentualnie jakbym zezumował tę kartę, to miałbym 3, ale z tego na to się nie decyduję, więc przechodzimy do obrażeń. 5 plus 2, 7 plus 3, 10, 2, 12 plus 2, 14, bo planeta mechów jest sojusznikiem dla każdej frakcji, czyli mam 14 i 1, 15, o, czyli udało się, nawet zapomniałem, że piraci mają tak mało punktów życia na swoim koncie, więc automatycznie zabijam piratów, gdyż mieli 14, ja zadaję im obrażenia o łącznej sumie 15 oczek. Piraci zniszczeni. Całe szczęście. Tym razem udało mi się, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy, gdyż grałem przed tym filmikiem w domu trzykrotnie i tylko raz udało mi się pokonać piratów, a dwukrotnie praktycznie mnie zmietli z powierzchni ziemi. A dlaczego? Gdyż wchodziły karty zielone jako pierwsza wyłożona z talii handlu, a to jest dość poważny zastrzyk obrażeń w moim kierunku, gdyż, tak przypominam, wyłożenie zielonej frakcji pozwala piratom zaatakować mnie o trzykrotnej wartości kosztu zakupu wyłożonej karty. A ja miałem takiego pecha w poprzednich partach, kiedy przegrywałem poza nagrywaniem filmu, że wykładałem karty o bardzo dużej wartości. 5, 6 i to była frakcja zielona, więc 2-3 razy z rzędu dostałem takie strzały i praktycznie mnie pokonali w ciągu kilku minut. Jak Wam się podoba dodatek Piraci Mrocznej Gwiazdy? Sami możecie ocenić, zostawiając ślad swój w komentarzu, możecie dać łapkę w górę, ale przede wszystkim zachęcam Was, abyście sami przekonali się na własnej skórze, jak to jest odbyć taką rozgrywkę zarówno z piratami, jak i z bestią Nemesis, wybierając sobie dodatek Gambit, który, przypominam, wygląda właśnie w ten oto sposób. Jest dostępny na aukcjach różnych, na internecie, za niewielkie pieniądze, więc jak komuś się nudzi typowa dwuosobowa rozgrywka, w co szczerze wątpię, ale przede wszystkim, jeśli nie macie z kim zagrać, nie macie tego drugiego zawodnika do pary, to zachęcam Was do zapoznania się z tym dodatkiem, aby skorzystać z wariantów, bo to naprawdę uatrakcyjnia każdą kolejną rozgrywkę. Opcje zarówno na piratach, jak i na bestii Nemesis, które wchodzą w atak w moim kierunku, są naprawdę różnorodne. Każda partia jest inna, bo nigdy nie wiadomo,
co wyłożymy z talii handlu do rzędu handlu. Więc jak sami zauważyliście na rozgrywce zarówno z piratami, jak i na bestii, że te potyczki mogą być wyrównane, dość atrakcyjne, dość takie podnoszące delikatnie adrenalinę, bo jednak chcemy jako przeciwnicy tych wrogów i piratów i bestii pokonać ich za wszelką cenę. Mi się ten dodatek bardzo podoba, często do niego wracam. Zachęcam Was ponownie do tego, abyście i Wy spróbowali. A ze swojej strony dziękuję za uwagę. Zapraszam również do linków w opisie pod tym filmem, abyście zobaczyli inne filmy z cyklu relacji i recenzji i opisów gry Star Realms. Oraz zapraszam ponownie na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.